Mówiliśmy się o ofiary, potencjalne ofiary wypadku samolotowego. Jacek dzisiaj mi mówił rano, że w środę, tak? Myśmy się modlili w sobotę, bo tak było słowo było Boga w sobotę, a w środę był gdzie? Wiadomo, że w Peru 140 osób. 140 osób w wypadku samolotowym, wszystkie uratowane. To naprawdę dla nas takie... Także wiecie, to jest bardzo ważna sprawa. Ważną rzeczą jest, żebyśmy pamiętali o takich rzeczach, bo kiedyś pewien człowiek nazywał się Watchman Nee. Napisał książkę Chwalebny Kościół między innymi. I na książkę, która jest mniej znana, ale nazywa się Modlitwa Wstawiennicza Kościoła. I on powiedział taką ważną rzecz, która we mnie utkwiła, że jeżeli my Kościół postrzegamy tylko jako niewielką grupę ludzi, która jest tutaj wokół nas, no to my jesteśmy w błędzie. Prawdą jest to, że jako Kościół jesteśmy częścią, jako ten Kościół lokalny, jesteśmy częścią potężnej konstrukcji, która jest w niebie i na ziemi. I nieważne jakiej jakości tam są ludzie, bo ja nie o tym mówię, ale mówię o pewnym wpływie duchowym. Jeżeli pojawiają się rzeczy ważne w naszym życiu, w Twoim duchu powstaje coś ważnego, chciałbym, żebyście pamiętali, że to trzeba uwalniać. Uwolnienie czegoś powoduje, że możemy się w modlitwie zgodzić i dzisiaj dowiadujemy się, że 140 parę osób żyje. Nie sądzę, żebyśmy byli jedynymi ludźmi, którzy się o to modlili. Uważam, że w wielu miejscach Duch Święty dał informację i tam, gdzie została odebrana, ludzie się modlili. Dlatego ludzie żyją. Drugą rzeczą, którą chcę powiedzieć jeszcze przed tym, zanim Michał powie kilka słów, jest to, żeby to, co powiedziała Beata, ona skłożyła świadectwo. Składajcie świadectwo wszędzie, gdzie to jest możliwe. W internecie. Internet jest po to, żeby składać tam świadectwo, żeby głosić słowo, nie po to, żeby tam różnego rodzaju pierdoły umieszczać, tak? Nie umieszczamy pierdół w internecie, nie zajmujemy się takimi rzeczami, nie lajkujemy głupot, tylko głosimy Słowo Boże, Słowo Prorocze, namaszczone rzeczy. Rozumiecie? To robimy. Składamy też świadectwa wszędzie, gdzie to jest możliwe. Wszędzie, gdzie to jest możliwe. Składamy je znajomym, składamy je rodzinie, wszędzie świadczymy o Chrystusie. Beatka jest owocem świadectwa i ona też składa świadectwo, ona dzisiaj głosi ludziom. Ona głosi ludziom. Michał, bardzo proszę, możesz.